Witam, tutaj Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu czwartego. Wróciłem z przerwy, 13-dniowej przerwy. Jest ze mną w tej chwili Enek Ply, który siema, witajcie. No, gadałem sobie z nim i tak pomyślałem sobie, a czemu by nie nagrać z nim, bo bym musiał się inaczej rozłączyć, ale nie chciałem, bo no bo nie, bo szkoda, tak, same samotności to tak szkoda, nie? Lol, no okej. No lol. I teraz, jak pewnie widzicie, robię Liquid Transposer. Mam koper? Oczywiście, że nie mam kopra. Czemu mam te kaktusy? Czemu w ogóle to wszystko? Czemu to życie takie jest? Koper. Był pewien problem z DNS-em. Znaczy teraz już mam wersję 3.0.7 DNS-a. Będzie później lepsza wersja, ale to jest tymczasowo. Ale zrobiłem tutaj skrzynkę. To już widzieliście? Nie, tego nie widzieliście, bo to zrobiłem przed chwilą. I to... To co, Enek, powiemy już tutaj, nie? No. Więc jest taki problem z DNS-em, że pewnie zauważyliście, że przy jakimś tam czasie grania wam się crashuje, znaczy najpierw często zaczyna lagować, a potem się crashuje. Jest to spowodowane tym, że był pewien mod, który... Ten pewien mod to jest Chicken Chunk Loader, który niestety spowodował, że świat, że no po prostu ze świata wyciekało pamięć, jakby to powiedzieć tak inaczej. No najprostszym łopatologicznym tłumaczeniu, nie? No, po prostu tak jakbyście mieli ranę, nie wiem, uciętą rękę i wam wycieka tutaj ten coś i potem się po prostu padacie. Tak samo z Minecraftem. Minecraft padał po pewnym czasie. No i zostało to naprawione, bo było tak, że wróciłem, ten problem miałem i nie mogłem nagrać przez to. Trzy razy skraszował mi się świat przy nagrywaniu i muszę trzy razy nagrywam to samo prawie. Prawie to samo. No i zdenerwowałem się wtedy. Jak pomyślałem, najpierw popytałem sobie, pogadałem z Enkiem o tym, że na pewno jakiś... On mówi, nie ma, nowy świat, kurde, nowy świat, Enek, nowy to świat, Wichu. Dobra, to mnie nie pogrążaj. No, tak mi Enek mówił, nowy świat, tylko nowy świat. Ja tutaj oczywiście zły, przecież bym nie zaczynał nowego świata po raz trzeci. To by było głupie. Więc pomyślałem sobie, a zajrzę sobie na forum DNS-a. O, i znalazłem rozwiązanie. Rozwiązanie jest bardzo łatwe. Wystarczy dopisać pewną linijkę do nie wiem. Do argumentów Minecrafta. Właśnie tak. Do argumentów Minecrafta, tak jakbyście przydzielali pamięć, na przykład przez BAT. Ale jeżeli macie multi-MC, to jest o wiele prostsze. Owa linijka znajdzie się w opisie. Aha. Tak, link. A do czego link? Nie link, linijka. A, linijka. No tak, linijka znajdzie się w opisie i jeszcze ona jest zależna od tego, ile ma się RAMu. Tam trzeba wpisać dokładnie tyle samo, ile RAMu, tyle przydzielonego Minecraftowi, o rzecz jasna, bo w przeciwnym wypadku może być gorzej. Tak, i no to i ten problem właśnie naprawia te crashe. Crashe, jeżeli ktoś jest obeznany w tym, to pewnie sprawdzał logi zawsze po tym crashu i tam pisało space, nie. Out of memory, gen... Nie pamiętam. Pergen space. No, pergen space. I to właśnie ten problem. Czekaj. Niebieski. Aha, to co tu widzicie, co ja tu robię, to jest pompa. Lawa, z lawy. Nie wiem, czy widzieliście to pomieszczenie, bo ja to budowałem poza odcinkiem. Nie pamiętam, czy tu w 30 odcinku pokazywałem to. Chyba tak. Właśnie ta pompa będzie działała między światami. Będzie, ale ja to robię przez Liquid Transposer, ponieważ chcę kapsułki, a nie lawę. Chcę lawę w kapsułkach już. Nie lawę bez kapsułek, bo ja chcę w kapsułkach. No. Tutaj będzie kraftowany, kraftowane będą tu kapsułki. Cześć, nietoperzu, i co? Nie możesz przejść przez szybę? O, jaka szkoda. Jaka szkoda. Ja bym to sprawdził, czy to na pewno się łączy. Ale raczej się łączy. Jak już tutaj zrobię to... Wiecie co? Żeby zaoszczędzić miejsce, zrobię to tu w ten sposób. O, jest o wiele wtedy lepiej.
Odpalę tą pompę. Na razie odpalę to restartorczami. SMS. Ok, restartorczami. Na razie to do tego. Tu jeszcze muszę to. Dźwignia. Będzie kontrolować odpływ. Chciałeś powiedzieć wytrysk? Nie. Macie Ale się tak zbierałeś. A! Pewnie nie słyszycie tak teraz mojej klawiatury. O! To dlatego, że zmieniłem na gumkową. Tylko do nagrywania, żeby nie było. Wcześniej już też zmieniałem, ale potem zapomniałem o niej. Bo tak leżała sobie w kącie pod biurkiem. Tak, lawa się tu zbiera. Ja kapsułki tu dam i te kapsułki będą wychodzić ze strony. Nie wiem, której. Teraz tak, dobrze. Kapsułki, kapsułki, kapsułki. Mam dużo tinu. Mam bardzo dużo tinu. Bardzo dużo tinu w skrzyni. No, no. A, sprintować nie mogę, bo mam marchewki. Pierwsze słyszę, żeby Aha! marchewki. Jeżeli. Wracając do tamtego. Jeżeli ktoś nie wie, co to Multi MC, to zapraszam tam. Dam zresztą w tym odcinku wyjątkowo linka do jego wideo objaśniający Multi MC. Enek. No nie ma sprawy. No. Oczywiście Multi MC jest dla posiadaczy Minecrafta Premium. Tak, jeżeli nie macie premium, no niestety. Nie da rady. Co ja chciałem? No, Liquid Transport zrobić. Zrobiłem już, ale czekaj. Wiem, ja chciałem kapsułki. Z Tinu mamy 927. Wystarczy na pewno. Dobra. Zrobię sobie kapsułek dużo. Chociaż nie te. Czekaj, czekaj, czekaj. Te. Kany. Ja te chcę. Jeszcze trochę. Dobra. Tam potrzebna jest skrzynia. Diamenty mam troszkę diamentów, kurczę. Mało miejsca. Ja zrobię sobie tu porządek, dobrze? Bo nie ma miejsca, żeby tutaj robić to i tamto. Okej, zrobiłem sobie porządek tutaj taki jakoś. Teraz tak, była aktualizacja Power Converters. Ta aktualizacja zrobiła to, że energia jest stabilna w Energy Bridge, w mostku energetycznym. Jest ona stabilna, ona nie lata tak jak wtedy, tylko po prostu jest, pokazuje dokładnie ile i ile tego. I musicie pamiętać, że jeżeli aktualizujecie DNS-a z wersji 3.04 na wersję 3.07, na przykład, tak jak ja to zrobiłem, bo ja wcześniej nie aktualizowałem, musicie to zniszczyć i jeszcze raz postawić. To jest ważne. Dobra. Tam jest przepalarka. Z przepalarki sobie wezmę szkło. Może. O, dobra. Teraz ja będę potrzebował Magmatic Engine. Może najpierw przejdę się do kanów, znaczy do lawy, znaczy do netheru. Tylko, że muszę tu ogarnąć skrzynki. Mam jakieś? Chest. Nie mam. Oczywiście. Trochę Tam drewna. wszystkiego miałeś pełno. Ale akurat drewna nie mam. Za dużo. I to jest, wiesz. Trochę przejebka z tym. Będę potrzebował skrzynki. Najlepiej było, gdybym miał logistic pipe'y, ale nie mam ich. Znaczy, bym musiał skraftować, a nie chcę za bardzo teraz marnować diamentów na to. Bo w końcu nie są to tanie rzeczy. Dlatego ja bym to musiał zrobić w inny sposób. Tutaj zrobić, postawić chunk loadera. To jest bardzo ważne. Kany idą w to. Jeszcze potrzebna jest energia. Energia, 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 energia. Pójdzie się zrobić inaczej to tak. Czekaj. Jak to było? W nowy Thermal Expansion został dodany blok, który się nazywa.
takie niebieskie gówno, takie coś. Tesseract. Tesseract, właśnie. Jest to, właśnie jest to. Tesseract Frame, Untainted Tesseract i potem, że robi item, liquid lub energy Tesseract. To potrafi przetransportować przez dimensiony, przez po prostu światy energię, itemy lub liquid. Tak samo, tak więc ja bym mógł ten liquid bezpośrednio tam przenieść, ale ja tak nie chciałem, bo chcę tu zrobić, już zacząć zrobić jakąś tam linię fabryczną. Powoli się tu zrobi coś. Item Tesseract, Liquid Tesseract Energy. My potrzebujemy Item Tesseract. Robi się to w taki sposób. Nie będzie to chyba problemu. Tylko, że Molten Enderstone. Ja pitole. No dokładnie. No nie. Plus Hardened Glass, to tam nie będzie problemu. I diamond. No dokładnie, Enek. Kombinuj, kombinuj. Tak, ciekawe. Wiecie co? Czekajcie, może jeszcze tam nie idę. Jest problem. Ja nie mam enderpearl. Trzeba zapolować. Tak, zapalować. Ale nie będę polował bez soul w tych shardów, nie? Bo nie ma Ale żadnego to sensu. albo możesz To już tego przepełniło się. Artemisa zrobić z Red Powera i szybciej ubijesz Endermana po nocy. Ja to zrobiłem już. Mam przy sobie. A tame. No, a tame. Nie Artemisa. Wiecie co? Na razie sobie. Nie darujemy sobie tego. Zrobimy to w inny sposób. Już ma wiem jaki. Już wiem jaki. Już wiem jaki. Na razie bez tesseractów. Zrobię Magmatic Engine. Magmatic Engine to są silniki na lawę. Potrzebujemy Invar Ingot, który się robi bardzo prosto. Co potrzebne, zapomniałem jak dokładnie, ale pamiętam, że trzeba złączyć proszek żelaza z proszkiem bodajże. 2 proszki ze żelaza osobno z proszkiem No właśnie z tego proszkiem. ferusa, No właśnie, ferrozoł to czyli było. Co ja tyle to ja mam? Ja to mam, to nie ma problemu. Ferroz ore. Musicie sobie spulwajazerować. Znaczy przekruszyć. Czemu ja to mam otwarte? Czemu ten zabór jest otwarty? on ci się czasami może przepulwaryzować na nikiel. Wtedy najlepiej skorzystać z tego. Boże, jak to się nazywało? Patrz. To ja to zaraz zrobię tu wszystko, bo muszę jeszcze iść po iron, żeby. Asforge O, nikel mi się przepływa. Lexicon. No to wstać to, zrób sobie tego Forge Lexicon i wstać to. Do Forge Lexicona. No. No. Bo tak to się teraz robi. Złoto, cyjan wool, iron, bóg. Boże. Okej, jest już po cięciu. Ja tu musiałem przygotować parę itemków. Musicie mieć cyjan wool. Bardzo to jest ważne. Mam tu wool w ogóle. Mam, to dobrze. Łącząc lapis lazuli z bone mealem. Tak dostaniecie od razu. Wool. No co jest? Ja chcę wool. No wool dawać mi. A co ci kraftuje, nie kraftuje? No coś. Nie chcę mi dać. Kurde, czekaj. Refresh. Wool dać. Więcej wool. No co jest? Będę musiał chyba te skrzynki jeszcze raz postawić, bo aktualizacja była logistic pipe'ów i coś się zjebało, widzę. Tak więc znowu siecie. Dobra, już jestem. Tak więc. To było. Kraftuj No to Forge było. Lexicon. Ale wiem, tylko czekaj, bo tu jeszcze jest. Dobra. Ja sobie tutaj.
Zrobię to na spokojnie, tak. Light blue wolf, oczywiście. To nie jest cyjan. Light gray. Ja mam light gray. Tutaj jest. Nie, gray wolf. Mi się A wydawało, że jest no. potrzebujesz cyjana. Tak. Okej. Minium. Zobaczmy, czy to zrobimy w taki sposób. Znaczy, możesz to Mamy, mam, spróbować. już No, sobie poradziłem. Już masz. sobie, tak. Już sobie poradziłem. Dobra, więc to jest tak. Cyjan, Bóg. Już sobie zrobię z tego. Gdzie skóra? Oczywiście zapomniałem skóry. Tak. To. I to. I mamy Forge Lexicon. Tak wygląda właśnie GUI. Okej. Tak więc Forge Lexicon jest książką, która potrafi przerobić. Załóżmy tak, że jest Ferrous Ore. I on potrafi dać nikiel, potrafi dać Ferrous Metal. Pulverized. No i jest ten problem, no to ten problem właśnie przez to właśnie zostaje rozwiązany. Wkładając tu nikiel, możemy go zamienić na Pulverize Ferrous Metal. No i tym właśnie sposobem sobie tak zrobiłem. O. I jest wszystko. I żeby nie było, to nie jest narzędzie cheaterskie, tylko on po prostu zamienia na ory z różnych modyfikacji. Jeżeli nazbieraliśmy lidu, który wykorzystuje factorization przykładowo tylko, to w tej książce możemy zamienić każdy lid, który tam zebraliśmy na ten lid z factorization. Tak więc to nie jest cheaterskie. Enek? No. A, jest ok. Dobra, już nic. Ja nie, bo miałem tutaj przeglądałem właśnie, że możesz na przykład daj zmienić na wiaderko, ale tak nie można, bo jest po prostu to wyłączone, żeby właśnie sobie nie ułatwiać gry tym. Widzicie? This conversion is disabled. Oczywiście też można sobie zrobić takie. Książka to jest przenośna rzecz. Możecie zrobić taki samo jak jest stół do enchantu, tak samo stół. Dobra. Stół z tego. Teraz tylko jeszcze pytanie. Czekaj. Ja nie mam pulverized. Silverton Gold. Oczywiście, że nie mam przerobionego Irona. Muszę zobaczyć coś. Aha, żeby otworzyć GUI tej książki, musicie przytrzymać Shift i kliknąć prawym. O. Nie da się tak. No więc znowu cięcie, ja przerobię iron i zobaczymy się za chwilę. Dobra. Mamy właśnie tutaj teraz Pulverize Ferrous Dust oraz iron. Przerabiacie dwa iron na i Ferrous na Inavar Dust. Ja sobie tego wezmę więcej. Dużo więcej. Na pewno będę próbował tego więcej. Tu jeszcze mi się przerabia. To. Tak. I tak. Będę tego dużo potrzebował, na pewno. To idzie do przepalarki. Widzicie? Jest inny wygląd właśnie itemów teraz w skrzyni. Jest taki jakby inny. Ukośny. Nie wiem, jak to nazwać. Inny po prostu jest. Cicho tam, pająku. Czemu te pająki są takie głośne? Tak. To będę mógł wyłączyć już. Tego już nie chcę. Lampę, tak, dobrze. Włączamy. No i właśnie mamy tutaj. Widzicie ten wygląd? Jest taki inny. Dobra. Mamy tutaj Inavar Ingot. Chciałem zrobić. Co ja chciałem zrobić? A, Magmatic Engine. To są bardzo fajne silniki.
Matic. Tak, silver, potrzebny redstone jest do tego, inawar, jiry. Wszystko mam. O, iron tu jest, dobrze. Więc ja sobie zrobię dwa. Ile chcę tego? Na razie jeden ten silnik wystarczy w zupełności. Później będzie duża ilość potrzebna, ale później jest później. To tak, inawar, jiry. Co tu jeszcze potrzebne jest? Silver. Silver tutaj nie mam. Idę do góry po silver. Dobra, craftujemy Magmatic Engine. Jest on, według mnie jest on w sam raz drogi. Bo one są OP trochę, jak ma się dostęp do lawy. Ale tanie to nie jest, bo trzeba ferrous metal mieć. A to nie jest takie częste w kopalniach. No może średnie. Czy ja bym nie powiedział, że są OP? One się Jaś. po nagrzaniu wyłączają, więc muszą się schłodzić. No. Więc jakiś czas nie chodzą, nie dostarczają energii. A i tak są OP. Ej, co ja robię? Przecież to. Dobra. Nie potrzebujecie tu redstone'a. Bo macie to ustawienie. Tylko teraz czekaj. Oczywiście nie mam tych rur. Oczywiście, idę po te rury. Dobra, już jestem gotowy tutaj do zrobienia tego. To zrobię tak prosto i to wystarczy. A tutaj itemy pójdą. Są z tego, w to miejsce. Itemy idą tu. Tylko czy tutaj leci item. Ok, tak więc ta lawa, one tu będą właśnie przechowywane. Mam teraz wejście z tyłu i z dołu. Z góry też mam wejście, to się przyda na pewno. Chciałbym wykorzystać teraz logistic pipe. Szkoda logistic pipe. Coś tu się poradzi później. Chodzi o to, żeby tutaj, wiecie, te kany były automatycznie dawane w to miejsce, w górę. Na pewno będę do tego potrzebował. Wiecie co, już sobie z tym właśnie teraz poradzę, bo nie jest to jakieś skomplikowane do zrobienia. Dam tutaj rurę i zrobię to w ten sposób, że stworzę jeszcze tutaj skrzynkę. A, dwie weźmiemy. Bo czemu nie? I damy tutaj tą skrzynkę. Po czym potrzebuję jeszcze drewnianego pipa. I potrzebujemy silnika drewnianego, którego oczywiście nie mam. Ale stać mnie, żeby tu zrobić. Nie, nie mam cobblestone'a. No lipa. Lipa, lipa, lipa. Dobra. Mamy już tutaj engine. Zrobimy to w ten sposób. Tu damy lever. Aha, bym zapomniał. Od góry robimy miejsce wolne. A coś sprawdzę. Czekajcie, mam tu piasek. Nie mam piasku. Z tego się zrobi piasek. Okej. Dobra, nieważne. Ale slaby. Wow, gaz. Jeszcze coś sprawdzę. Bo to może zadziałać. Tak, żeby tutaj nie było czasami wolnego tego. Dobra. Tu będę wkładał kany w to miejsce. I to automatycznie będzie tutaj te kany transportować. Tylko że z energią bym się trochę martwił. Działać to działać, będzie działać. Przy 10 tysiącach to się wyłączy automatycznie. Będzie trzeba wręcz uderzyć silnik, aby go włączyć. Tylko że jak wiecie,
Więcej wchodzi niż wychodzi. Później się to rozbuduje. Na razie niech będzie tak, jak jest. A wiesz, że jest bardzo ciekawy setup tego pompy Buildcrafta razem z, właśnie z tym silnikiem. Cztery rzeczy wykorzystujesz. To jest najmniejszy, nie wiem, układ, jaki można zrobić do pompowania lawy, nie tracąc na tym czegokolwiek, a lawę wypompowujesz tak szybko, że się w pale nie mieści. To najbardziej kompaktowe ustawienie. Jelonka hit 5K. Patrzcie, ale jeden lava can potrafi dać 1000 ciepła, jeżeli chodzi o produkcję pary. Ale nie, czekaj. To jest solid fuel firebox. Aha. 20K. Thermal generator 5K. O, zajebiście. Combustion engine. Dobra. To jest nieważne. To jest teraz ważne. Produkcja tego nie nadąża. Dobra, wiecie co? Ja to na razie wyłączę, poczekam, aż to będzie czerwone i będzie wtedy ok. A na razie jest nie ok. Ale już nie będzie. Dobra. W tym miejscu skończę ten odcinek. A poczekajcie, jeszcze nie. Jeszcze potrzebujemy chunk loadera. To jest Dimensional Encore. Właśnie to. Nie, tylko nie to. O nie. Proszę. O, działa już. Jak fajnie. To jest właśnie Block of Iron oraz złoto, którego nie mam. Stworzymy dzięki temu właśnie Dimensional Anchor, który będzie wczytywał inne światy, nawet jeżeli na nich się nie ma. Nie ma się na nie jest się na nich. W nich, W nich, na nich, na tych światach. w tych światach. W tych światach. Kuźwa, no zobaczcie ten błąd, no. Daj mi tak złoto! Muszę to naprawić. Wystarczy, żebym wywalił te skrzynki, jeszcze raz je postawił pewnie, ale... Kurde. Muszę to zrobić, ale poza odcinkiem teraz. Albo była aktualizacja Tak, była ręczesta. aktualizacja, no. Muszę ręcznie wyciągnąć to. Mam 4. Więc, Block of Iron. Tak. Dimensional Anchor. I to jest właśnie... Chunk Loader, nowy Chunk Loader. Tego Chunk Loadera nie ma we wcześniejszej wersji DNS-a, tylko w wersji 3.0.7. I to służy, jak wiecie, do wczytywania tych. Teraz tak, macie tutaj Owner VHU11, czyli jako, że jestem posiadaczem tego Chunk Loadera. Można zmienić na serwer. Tak, ale my jesteśmy na serwerze, no co? No. I zwiększyć zasięg Tak, tu macie, chunków. to No. jest do zwiększenia, to jest do zmniejszenia zasięgu chunku. My potrzebujemy chyba tylko 5 na 5, to jest... Po co? Czekaj, F9 to było, żeby... F9, tak, F9. Okej. Tak więc tu widzicie wczytane chunki. Tak, moment, bo... 3, 1 na 1. Nie zaktualizowało się? Musisz F9 nacisnąć, żeby... Wiem. O, zaktualizowała się, dobra. Więc mamy tu jeden chunk. Ten chunk, w którym tu jestem, jest załadowany. Od tej strony do tej, tam daleko. Czyli tak jak jest teraz, może być. To załaduje, będzie załadowane cały czas. Jest ok. Więcej nie potrzeba. Więc ja to tak zostawię. Jest tu Enek coś takiego, że jak na multi. Postawisz to jako jest, że jesteś posiadaczem tego, nikt więcej ci tego nie ustawi. Nikt, tylko ty. Nie, Dobrze. nikt nie zmieni. To dobrze. Bo to jest owner. No. Dobra. Tak więc to tak zostawię. Zostaję tutaj jeszcze sprawdzić. Mamy 26 kanów. W tym. Ja to wyjdę teraz stąd. Poczekam chwilę na zewnątrz i wrócimy tu i sprawdzimy, czy to działa. Tak. Dobra. Odczekałem chwilę, wchodzimy, sprawdzamy, czy jest wszystko ok.
F9 mogę już wyłączyć. 19, 18, jest super. Patrzcie, już się to nawet to zagrzało. Działa wyśmienicie. Możemy to uruchomić. Teraz to się tutaj robi szybko. Wiecie co? Może jeszcze bym to zamienił na złote rury, chociaż nie ma takiej potrzeby. Może troszkę. Nie, dobrze jest. Dobra, git. Niech tak zostanie. Nie, tak się martwię. Za mało tej lawy tu leci. Nie, lawa nie biega, lawa leci. Dobra, skończyłem w tym miejscu odcinek, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym. Enek Pyle się z wami żegna też. No, siemanko. Do kolejnego. Do kolejnego.